Pokazany tu przykładowy film ma zastosowane 3 filtry wideo. Rotate and Scale. Tu jest tylko obracanie, żeby wyrównać do poziomu horyzont. Stabilizuj, żeby nie był, ten obraz był za bardzo rozbiegany, żeby go ustabilizować. I Spot Remover, żeby usunąć twarz osoby. Do tego możemy sobie filtr dodać tekstowy. I mamy już tekst. Możemy sobie go dowolnie tu skalować. Chyba, że mamy tu użyte Use Font Size, wtedy możemy sobie font jakiś użyć, który chcemy w odpowiednim rozmiarze, żeby nam ten rozmiar się nie zmienił. Ale normalnie tego nie używamy, tylko wyłączamy tą opcję. Możemy sobie tu zmienić czcionkę jakąś i kolor. Weźmiemy jakiś kontrastowy. Obramowanie. Możemy sobie teraz obramować tą czcionkę jakimś, powiedzmy, innym żółtym kolorem. Maksymalna grubość tego obramowania jest 30. Teraz lepiej trochę widać tą obramówkę. Tło. Tło jest domyślne, przezroczyste. Możemy sobie też go zmienić na jakiś kolor. I wtedy nam się pojawia dodatkowo na tle ten tekst. Mamy już gotowy tekst. Możemy go sobie wyeksportować razem z filmem. Proponuję jednak, żeby ten tekst dostosować bardziej do tego, co się dzieje na ekranie. Wobec tego bierzemy czcionkę, kolor czcionki, wybierz kolor z ekranu tu i wybieramy na przykład to niebo. Wtedy kolor czcionki nam się bardziej zgra z tym niebem. No i tak samo obramowanie, też możemy sobie wyciągnąć coś z ekranu, na przykład nie wiem, te drzewa. I już mamy lepsze trochę tło, tak samo weźmiemy sobie jakieś może też z ekranu, na przykład jak bloki tu są jasne, niech będzie. Albo bardziej może nawet takie nie, z niebem związane, o. Wtedy nam się ten tekst bardziej integruje z tym, co się dzieje na ekranie. No i uzyskujemy coś takiego. Jakie ma wady ta metoda? Ten tekst nie możemy je ustawić inaczej niż tylko tak, jak nam pozwala obraz, którym operujemy. Jeżeli przeniesiemy sobie go na górę tych filtrów, wtedy widać, że on podlega tym filtrom, czyli jest skręcony tak, jak mamy tu ustawioną rotację. Wtedy te filtry inne nam cały obraz zmieniają. Wtedy nam się rozsypuje to Spot Remover, wyciemnianie, zamazywanie twarzy. Także jest to ograniczone korzystanie z tego filtra, ale w takiej podstawowej formie może być.